Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku fotografii przyrodniczej. Dzisiaj miałem w planach pojechać rowerem, aczkolwiek stwierdziłem, że jednak pójdę na nogach do lasu. Oczywiście zaopatrzyłem się w preparat przeciwko komarom, nie wiem jeszcze jak się będzie spisywał. Na razie się wysmarowałem i czekam na efekty, czy będą mnie kąsać, czy nie. W każdym razie dzisiaj zabrałem ze sobą dwa obiektywy, mianowicie Sigma 70-200 i Sigma 150-600. Dziś będę nagrywał tylko jedną kamerą z tego względu, że no jest bardzo dużo tych komarów i ogarnięcie na dwa rejestratory to byłoby ciężko, chyba by mnie zeżarły. Wybrałem się, znaczy jestem akurat na najmniejszym bajorku. Jest strasznie zarośnięte, widzę. Mam nadzieję, że jakieś ptaki albo mini zwierzaczki są tutaj. Jak widzę moim sokolim wzrokiem, to nie ma żadnej pliszki ani żadnego ciekawego ptaka, więc będę podążał na nieco większe bajorko. Tam się prawdopodobnie przebiorę z tego względu, że powiem wam szczerze, że preparaty do 20 zł na komary nie spisują się. Albo ja jestem taki wyjątkowo słodki, nie mam bladego pojęcia. W każdym bądź razie zmierzam dalej, by sprawdzić, czy są jakieś tam zwierzaczki. No, zaraz dochodzę do drugiego jeziorka, nieco większego. Jest to jeziorko, które ma naprawdę wielki potencjał. Zważywszy na to, że jest tam czasem można spotkać masę ptaków, które sobie polują na różnego typu owady i mięczaki, tak to nazwę. Co do moskitów, no powiem szczerze, że póki idę jest wszystko ok, ale w momencie zatrzymania, no to być może na nogach, na rękach nie lądują, ale ciuchy mam całe obwalone w komary. Za chwilę szybkie przebieranko i przygotuję sprzęt, aby nie robić tego później, bo wiadomo, trzeba być przygotowanym na każdą minutę, każdą sekundę, by móc fotografować coś wyjątkowego.
Powiem wam, że jakaś istna masakra jest. Poszedłem właśnie na te drugie bajerko i kurczę, taka plaga komarów co mnie dopadła, bo wyobraźcie sobie, że nawet nie byłem w stanie się przebrać. Ze 100 albo 200 komarów na mnie wylądowało i żel nic nie pomógł kompletnie. Po prostu siadały i nie patrzyły, czy będzie nakryte do stołu, czy nie. Po prostu od razu łapami, żądłami żarły mnie momentalnie. Musiałem na tą chwilę uciec na nieco inne warunki typu słońce. Jak widzicie za mną jest wszystko wypalone. Nie wiem, czy będę coś dzisiaj fotografował, bo no jest tam fajne miejsce, ale co do komarów, no nie idzie, nie wiem, tam ludzie siedzą w ogóle, nie wiem, czemu oni są spryskani, że ich to nie gryzie. W każdym bądź razie jest katastrofa z komarami i wyciągnę aparat i w drodze powrotnej do domu postaram się coś sfotografować, ale kompletnie nie mam pojęcia, czy mi się uda. Czy komary dadzą mi spokój, czy nie. Za chwilę jeszcze raz się posmaruję i postaram się coś sfotografować. Wyobraźcie sobie, siedząc tutaj na tym pniu, myślałem, co to sfotografować w takim słońcu, bo sami dobrze wiecie, że jednak ciężko jest przy południu w pełnym słońcu cokolwiek sfotografować. A tu pod nogami przykicał mi konik polny i tak na patyczku mi fajnie pozował, że byłem zmuszony wyciągnąć aparat i zrobiłem mu kilka zdjęć z ogniskowej 600 mm, dosyć z minimalnej odległości ostrzenia, i udało się, zrobiłem mu parę zdjęć. Mam nadzieję, że równie dobrze na komputerze będą wyglądać jak i w aparacie. Idę powoli w stronę domu. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się coś sfotografować. No będzie ciężko, bo jednak trzymanie kamery i trzymanie tak dużej ogniskowej, do tego statyw. Spróbujemy coś zrobić. Więc na tą chwilę kończę i zmierzam w stronę domu. Dosłownie przed chwileczką zauważyłem, że na gałęzi wylądował jakiś mały ptak i po przybliżeniu aparatem okazało się, że to jest rudzik. No mam nadzieję, że to jest rudzik, bo jakiś taki kurde wychudzony. Zrobiłem mu 2 czy 3 zdjęcia. Zobaczę w domu, czy ostrość jest wystarczająco dobra. No, na razie komary dały spokój. Nie wiem, czy już przestałem być taki słodki, czy to jest akurat odcinek lasu, kiedy nie ma tych paskudnych owadów. No dobra, idę dalej. Zobaczę, czy jeszcze coś mnie dzisiaj zaskoczy. Wypatrzyłem sarnę, która sobie siedzi w jagodnikach i spożywa je. Postaram się tu nagrać.
usiąść, bo nogi już nie dają rady. Postaram się zrobić jeszcze kilka zdjęć takich ciekawych. Mam nadzieję, że mi się uda i się nie spłoszą, bo dosyć są blisko. Nie wiem, myślę, że 20-30 metrów to jest max. Dobra, to biorę się za zdjęcia. Wam szczerze, że w końcu po 2 miesiącach chodzenia po tym lesie oczywiście spotykałem pojedyncze sztuki saren, koziołków, ale tutaj w dniu dzisiejszym udało mi się zaobserwować 2 łanie, które myją się i pielęgnują nawzajem. Mam już kilkanaście zdjęć zrobionych. Są ciekawe i mniej ciekawe. Posiedzę jeszcze w tym miejscu, póki jeszcze sobie nie poszły one. Postaram się nagrać jeszcze kilka momentów, kiedy jedna drugą się opiekuje. Przez to wszystko to zapomniałem, że w ogóle siadają na mnie komary i mnie gryzą. Postaram się znaleźć troszeczkę czystszy kadr. Sarenki sobie siedzą, a ja jakoś wytrwałem. Jestem cały mokry, spocony i można powiedzieć, że zmęczony, bo takie kucanie przy aparacie jest jednak wyczerpujące. Będę powoli się zwijał, mam już wystarczająco dużo materiału, by wam móc pokazać. Mam nadzieję, że film będzie wam się podobał, jak i reszta moich filmów. Nie będę już niepokoił sarenki. Niech sobie siedzą i odpoczywają. A ja tymczasem zwiewam i żegnam się z wami. Nie zapomnijcie również udostępniać moich filmów swoim znajomym fotografom. Przy okazji zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały. Do komentowania, zadawania wszelkich pytań. Chętnie odpowiem. No nic, będę uciekał. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej!